ten nowy rok, ale wiecie, w tym nowym roku to ja tak... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ronald, co się dzieje, że tak leżysz i sapiesz na kanapie, co? A właściwie to się nic nie dzieje. Trochę może imprezowałem wczoraj, ale niewiele, niewiele ponadto. A co to za okazja, że jakieś takie przyjęcie było? No wiesz, noworoczna, nie? Sylwester to trochę bywa różnie czasami. Zaraz. Coś ci się musiało pomieszać. Przecież nowy rok jest wiosną. Nie no, wiosną jest... natura się odradza, nie? A ludzie świętują nowy rok na przełomie grudnia i stycznia jakoś. Taki moment jest, że chcą się trochę zastanowić nad tym, co robili wcześniej, nad tym, co będą robić w kolejnym roku. Aha. Także tak to wygląda mniej więcej. A jak to wyglądało u ciebie, co? Coś ty czynił podczas tych ostatnich 365 dni. Jak mój zeszły rok wyglądał? Akurat konkretnie dni. Wiesz co? W sumie trochę zawiedziony jestem, ale... O, a dlaczego? Może nisko siebie cenię. Zasadniczo to... Jakoś poprzedni rok, 2016. Wyszedł mi dużo lepiej, a 2017 miał trochę przełomowych momentów, ale mam wrażenie, że nic wspaniałego. Opowiadaj. No bo właściwie w 2017 roku to przez pierwszą połowę zajmowałem się raczej studiami i udało mi się je skończyć, ale no, wyjęło mi to prawie całe pół roku. Potem przez pół roku kombinowałem, jak się ogarnę, znaczy do teraz, tak. Ale w wakacje byłem na Zaroślaku. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo perspektywiczna, jakaś budująca przyszłość. A co to jest ten Zaroślak? Bo to brzmi trochę jak moje bagno. Obóz dla dzieci. Słuchałeś przecież, co wcześniej nagrywałem. Ale z kadry poznałem ludzi i to trochę budująco działa. Więc może tak naprawdę więcej. Dużo sprzętu muzycznego. Znaczy nie powiem, że nakupowałem sobie sprzętu muzycznego, ale nauczyłem się go obsługiwać na nowe sposoby. Trochę się zapoznałem z muzyką elektroniczną, bo od początku stycznia właściwie, znaczy od zeszłego roku, to dokładnie rok będzie, nagrywam elektroniczne rzeczy. Od wakacji nagrywamy fazerem, więc... też do przodu. W sumie to dużo się działo w tym roku, może mi się tylko wydawało, że działo się tak naprawdę dużo mniej. No ale ja właściwie trochę przynudzam, a my to nagrywamy, bo nasi słuchacze tego słuchają. Witamy serdecznie w odcinku noworocznym, w którym właściwie nie wiem, co będzie, bo się nie przygotowałem za bardzo, bo imprezowałem. Dzwoniłem do Maćka, ale Maciek też jest zajęty. Do Piotra dzwoniłem i też się nie mogę dodzwonić. Też widocznie dogorywa po jakiejś imprezie. Więc jestem tu z Gnomem. Gnoma znacie? Tak, witam serdecznie. No i oprócz niego jestem ja, Ronald Adam Evenwood, więc słuchacie fazyrem. Coś ciekawego. Co jeszcze możemy opowiedzieć, Gnomie? No,
ja wiem, co możemy opowiedzieć. Słuchaj, twoi fani tak cię uwielbiają, że przysyłają pytania. A może byś zechciał odpowiedzieć na kilka pytań właśnie od fanów? Co ty A, na to? To jest prawda, tak, tak. Całe szczęście mamy tłumy fanów, które do nas regularnie piszą. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że pisać pytania możecie zarówno w komentarzach do filmów, jak i na Facebooku. I gdziekolwiek chcecie, większość komentarzy, większość pytań dostajemy w wiadomościach prywatnych. Ale czujcie się otwarci, czujcie się zaproszeni do zadawania pytań gdziekolwiek. Także Gnomie, ty masz przygotowane te pytania, widzę. No mam tutaj taką karteczkę, słuchaj. Pierwsze pytanie jest, dlaczego ty właściwie masz takie różowe słuchawki, co? A są różne odpowiedzi na to, bo też myślałem o tym trochę. Że przede wszystkim jestem na tyle męski, że się nie muszę przejmować, jakiego koloru są moje słuchawki. Ale to jest bardziej takie na odczep. Ja mam wrażenie, że taki żarowiasty różowy kolor przyciąga oczy i trochę stanowi, tak jak logo, jakiś znak charakterystyczny. Tak jak wiele różnych innych marek ma swoje kolory, które są charakterystyczne. No nie chcę reklamować innych marek, więc nie będę, ale są barwy, które nam się bezpośrednio z czymś kojarzą, a teraz kapelusz i różowe słuchawki, to od razu wiecie, o kogo chodzi. Więc to jest jakaś taka podstawa. A w ogóle te słuchawki były bardzo tanie, bo się skupiałem przede wszystkim na kolorze, a wyszły bardzo dobre, bardzo dobrze nagrywają, bardzo dobrze odtwarzają dźwięk, bo one nie nagrywają, to nie jest mikrofon. Bardzo dobrze odtwarzają dźwięk takie słuchawki, więc jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będę je nosił raczej dla wizerunku, a bardzo dobrze działają, więc zobaczymy, co wyjdzie. To może od razu powiedz, gdzie je kupiłeś, co? Tylko musiałbyś podać 3 firmy różne, żeby nie było, że reklamujesz jakąś bardziej, prawda? W internecie kupiłem Gnomie, nie pamiętam gdzie dokładnie. Na pewno można sobie znaleźć, jak ktoś pisze różowe słuchawki. Za to chciałem nawiązać do tego, co mówiliśmy, że elektroniczna muzyka. Ale w sumie muzyka w ogóle się śmieje, bo dzisiaj właściwie jest rocznica 7, znaczy nie jest dzisiaj, parę dni temu była. Wczoraj, dokładnie wczoraj była, 31 grudnia właściwie była premiera mojego pierwszego nagrania, które nagrałem po wspomnieniach z Bagien trochę bardziej ze względu na wspomnienia z trasy, bo na bagnach to raczej bagienne rzeczy były, ale na trasie przez śniegi, przez różne przestrzenie nagrałem epkę, jak wróciłem w 2010 w grudniu. I mamy dokładnie rok od tego czasu, dokładnie rok 7 od tego czasu nawet. I możemy sobie posłuchać teraz przez moment, a ja z Gnomem pozbieramy myśli. I będziemy wiedzieć, co mówimy. To wtedy jeszcze raz klarownie powiedz słuchaczom, czego właściwie słuchamy, dobrze? To jest Zew Tundry i Droga do Rosji. Sprzed lat 7, pierwsze co mi się udało nagrać. A jak zostaniecie z nami trochę dłużej, to sobie porównamy do innych rzeczy nagranych nieco później. Do usłyszenia za chwilę.
Azarem, mówi do was gnom z bagien. I mówi do was również Ronald Evenwood, gnomie, proszę. Także wracamy do pytań od fanów. Pytanie numer dwa to, czym zaskoczysz nas w nowym roku? Na pewno nie punktualnością, co? Wiesz co, gnomie? Bez przesady. Nie no, dobra, w sumie trochę tak jest, że ta Fazarem miała być co tydzień, w poniedziałki. Ale wychodzi to różnie. Ja mam teraz trochę problemy z ogarnięciem takich spraw bieżących, jak mieszkanie, na przykład jedzenie. I znaczy nie, że głodny jestem, tak, tylko po prostu muszę sobie finanse poogarniać, więc mi to zajmuje trochę więcej. Maciek, jak wiecie, jest teraz bardzo zajęty, bo ma dziecko. A Piotr też pracuje na dystans trochę od nas, więc jak tylko może, to nagrywa, ale raczej jesteśmy w dalszym dystansie, więc ta Fazarem wychodzi rzadziej niż powinna. A ja się za długo tłumaczę z punktualności. W każdym razie myślę, że Fazarem teraz będzie wychodzić w odcinkach nieregularnych. Będziemy pilnować, żeby odcinki były mniej więcej w tym tygodniu, ale nie będziemy się trzymać poniedziałków, bo to jakoś mam wrażenie, że nie spełniało egzaminu. A czym was zaskoczę w nowym roku? Bo takie było pytanie, tak? No dobra. No to nie wiem, bo też zaskoczę siebie, mam wrażenie. Ja wszystko trochę na bieżąco tworzę. A plany, które mam, to nauczyłem się nie mówić, bo tak wyszło ze śmieciami, że zacząłem płytę układać w 2012, a wydana została w 2016. Więc 4 lata się chwaliłem planami, dopiero w końcu zostały zrealizowane. Teraz nagrywam płytę jedną, nagrywam płytę drugą, nagrywam płytę trzecią. Żadną się nie będę chwalił, bo nie wiem, kiedy w końcu cokolwiek z nich wyjdzie. Sprzętu mam więcej i mam nadzieję, że niedługo będę mógł wam pokazać nasze nowe studio nagraniowe. To zobaczycie trochę sprzętu, który mamy. Nawiązuję kontakty z różnymi muzykami, nie tylko z Maćkiem. Znaczy, też nie jest tak, że gram tylko z Maćkiem, tak, bo widzieliście filmiki różne, gram z różnymi osobami, ale nawiązuję kontakty z nowymi muzykami, więc będzie więcej muzyki. Mam wrażenie, gnomie, że to jest takie trochę Q&A, nie? Wiesz, to ty się zdecydowałeś, żeby odpowiadać na pytania fanów, tak? Taki format. W każdym razie, jest dużo rzeczy nowych, ale nie wiem, na ile warto się nimi chwalić, dopóki nie są gotowe. Staram się, żeby było jak najmniej takiego pustego chwalenia się, jak było kiedyś. Ale możecie mi na przykład odpisać, czy wolicie, żebym wam opowiadał o każdym swoim pomyśle. Czy wolicie, żebym cały czas chwalił się tylko rzeczami, które są ostatecznie gotowe. Bo wciąż nie jestem pewien. To w takim razie poczekamy, zostawimy fanów w niepewności. To jest twoje zdanie, gnomy, nie wiem, co oni napiszą. No zobaczymy. Dobrze. W takim razie, jakie mamy kolejne pytanie? Kolejne pytanie to chyba od jednej z fanek, bo... Pyta się, czy ty masz jakieś postanowienia noworoczne. Ja się zastanawiam, jaka to fanka się pyta. No, z postanowień moich to dzisiejsze postanowienie pić mniej. Prawdopodobnie jutrzejsze postanowienie albo pojutrzejsze będzie pić więcej. Ale w końcu za tych, co cierpią, wypijmy jeszcze raz i piwo, hej. Kto wie, o co chodzi, ten dostanie nagrodę. Bo mam wrażenie, że mało osób trochę wie, o co chodzi czasami. Puścimy to jakoś w tle. Ja w ogóle mam wrażenie, że sobie puścimy pod tym wszystkim jakąś taką fajną muzyczkę, która pewnie leci już od parunastu minut, jak tego słuchacie. Ale żeby było takie odpowiadanie na pytania. Z moich postanowień, no mam postanowienia robić jak najwięcej, jak najbardziej wywiązywać się z obowiązków, zarówno tych prywatnych, jak i tych służbowych, czyli mam... Nadzieję, że uda nam się wrzucać no, 2 filmiki w tygodniu, przynajmniej. Mam też nadzieję, że będą na tyle interesujące, żebyście je lubili, udostępniali i żebyście polecali subskrybowanie kanału. Bo no, jest to trochę wysiłek robienie, utrzymywanie go przy tym, jak utrzymujemy muzycznie zespół. No a... Co jeszcze? Ja w ogóle staram się raczej unikać postanowień takich noworocznych, bo mam wrażenie, że to jest... Bo boisz się, że ich nie dotrzymasz. Trochę tak, ale nie tak bym to powiedział, gnomie. Bardziej mam wrażenie, że jeżeli czegoś naprawdę chcemy coś osiągnąć, to nie powinniśmy składać obietnic, a szczególnie chwalić się nimi, tylko po prostu zabrać się za to i
chwalić się potem efektami, ale to jest to samo, co mówiliśmy z muzyką, tak samo jak śmieci były nagrywane właśnie tyle czasu, a ja cały czas się nimi chwaliłem, potem się czułem trochę głupio, bo jak wyszły, to wszystko było tak nabudowane, a efekt był bardzo dobry jak na rok pracy, ale jak na 4 lata pracy, to mam wrażenie, że ludzie oczekiwali trochę czegoś więcej. Jak tobie się podobały śmieci? No wiesz, gadasz i tyle z tego wychodzi. Jakbyś się za coś zabrał, to by działało. No śmieci jak śmieci, zasadniczo to mi się podobały. No to miło słyszeć. Ale... ja mam wrażenie, że tam było parę niedociągnięć w paru miejscach, ale powiem szczerze, że to no jest płyta, z której jestem mimo wszystko bardzo zadowolony. Szczególnie, że jak zaczynałem ją nagrywać, to wszystkie te elementy były trochę mniej poskładane, mniej przygotowane niż powinny być. Teraz jak nagrywam, to już wiem, czego mogę oczekiwać od siebie, od współmuzyków i od studia, od możliwości sprzętu. Więc każda kolejna płyta będzie brzmiała lepiej, będzie lepiej przemyślana po prostu. Ale na śmieciach są wciąż rzeczy, które mi się bardzo podobają i możemy teraz posłuchać sobie jednej piosenki, bo mam wrażenie, że już czas zbliża się na reklamę, więc jedna piosenka i reklama po niej. To jest piosenka, która mam wrażenie, że na tej płycie jest naprawdę, naprawdę dobra, a która jest to trochę mniej popularna niż Pewnego dnia, które ma teledysk i Ostatnie dni lata, które się strasznie same dobrze reklamują. Piosenka pod tytułem W cieniu wzgórza z płyty Śmieci. Kiedy nie muszę nic robić, na trosk wiele w głowie mam. Idę za las i za pole, by w cieniu wzgórza być sam. Przez ciepłe letnie południa i chłodne poranki jesieni przychodzę do swojego wzgórza, by porządkować wspomnienia. Dla mnie nauki, mam więc nadzieję, że i ja nauczę tu czegoś me dzieci i wnuki. W cieniu wzgórza, w cieniu wzgórza, w cieniu wzgórza, w cieniu wzgórza. W cieniu wzgórza, w cieniu wzgórza. To wzgórze to miejsce z widokiem wśród drzew na miasto, w którym się wychowałem. Pośród tutejszych bagien i lasów dzieciństwo swoje spędzałem. Choćbym zobaczył wzgórz innych setki, żadnego nie pokocham tak szczerze. Odwiedzał je będę do końca dni swych, gdy starość mi życie odbierze. W cieniu wzgórza, w cieniu wzgórza.
nauczyłem się. Dzień wzgórza, pierwszy dorosłości dzień. Dzień wzgórza, pierwszą miłość tam poznałem. Dzień wzgórza, czym jest strach, zrozumiałem. I po przerwie wracają do was Ronald Adam Evenwood i Gnom z Bagien. Tak jest, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy sobie w Cieniu Wzgórza. I wracamy do pytań od fanów, czy chcemy porozmawiać o czymś innym, Gnomie? Nie. Mamy jeszcze jedno ostatnie pytanie od publiczności. Mamy jeszcze jedno pytanie od was. Słucham, Gnomie, jakie to pytanie? Pytanie brzmi, czy podejmiesz się wyzwania 40 przypadkowych pytań? A co to za wyzwanie? Ja zadam tobie 40 przypadkowych pytań. No jak nazwa wskazuje, one są z listy tutaj, którą dostałem. Więc takie średnio przypadkowe, szczerze powiedziawszy. No ale zadam te pytania, a ty masz jak najszybciej odpowiedzieć zgodnie z prawdą, bez zbędnego przemyślenia. Spróbujemy? No dobra, to próbujmy. No, dobra. Pytanie pierwsze. Gdzie byłeś 3 godziny temu? Na tej kanapie spałem, zerknę na zegarek, tak, trochę wcześniej wróciłem do domu. Akurat ciekawsze pytanie innego dnia pewnie by było. Pytanie drugie. Czy kiedykolwiek zjadłeś kredkę? Nie pamiętam, wydaje mi się, że nie. Na pewno nie zjadłem kredki, być może w wieku jakoś wczesno-przedszkolnym zdarzało mi się nadgryzać, ale nigdy nie miałem tak, żebym zjadł całą. Dalej. Pytanie trzecie. Czy w odległości 3 metrów od ciebie jest coś różowego? Tak, słuchawki. Pytanie czwarte. Czy masz na sobie skarpetki? Nie, nie mam. Pierwsze, co zdjąłem, jak wróciłem z domu, szczerze powiedziawszy, razem z butami. Pytanie piąte. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich 5 dni? Nie. Rzadko kiedy chodzę do kina, kino jest bardzo... A wymagające uwagi, ja wolę sobie oglądać filmy w kawałkach, móc sobie zrobić przerwę, kiedy chcę. Do tych ludzi należę. Dalej. Pytanie szóste. Czy jest ci gorąco? Tak, bardzo, ale to norma po wypiciu odpowiedniej ilości alkoholu następnego dnia, że jest bardzo gorąco, więc dlatego pierwsze, co zrobiłem, to zdjąłem skarpetki. Uwaga, pytanie nawiązuje do poprzedniego. Co miałeś ostatnio do picia? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie pamiętam, która konkretnie była ostatnia, a zasadniczo piję mnóstwo rzeczy, a coś, co piłem w dużej ilości wczorajszego wieczoru, to kola z czerwonym winem. Tak piję dziwne rzeczy, jem też dziwne rzeczy, drodzy słuchacze. Pytanie numer 8. Co ostatnio jadłeś? Chyba miałem jeść pierogi, ale w końcu nie zacząłem, więc jakieś chrupki tam były na imprezie. Są bardzo dobre pytania na inny dzień. Ale część jest fajna. Dawaj dalej. Gdzie byłeś w zeszłym tygodniu w tej chwili? Co było w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu w tej chwili były święta, więc składałem podcast prawdopodobnie. Nie, bo żeśmy się spóźnili w zeszłym tygodniu, no to coś tam świętowałem jakoś, nie? Nic, z czym bym chciał nudzić słuchaczy, jak się spaceruję z rodziną i rozmawię. Nagranie z ojcem chyba wtedy zrobiłem. Dalej. Kim był ostatni gość w twoim domu? Nie licząc ciebie, nie? Bo ty w sumie jesteś lokatorem tutaj.
to w ostatnio w moim domu, gościłem grupę osób, bo robiłem imprezę. A taką zapoznawczo-prywatną trochę. Tam była przyjaciółka moja, która gra na skrzypcach, którą może kiedyś usłyszycie jakoś, jak mi się udają nagrać. A Romek był, Piotr był przez moment, jeszcze parę osób, których niekoniecznie znacie z Free Arts. Też, ale nie tylko, różni ludzie. Dalej. Czy tęsknisz za kimś teraz? Tak. Raczej zawsze tęsknię, ale to jest dobre, bo pomaga pisać ciekawe piosenki czasami. Tęsknota jest bardzo silną emocją i jak się przyjrzycie moim piosenkom, to myślę, że w większości z nich jest tęsknota, jak nie za osobą, to za jakimś zjawiskiem, za wspomnieniem, za miejscem. A w tej chwili tak, bardzo tęsknię za osobą. Jakie są twoje plany na dzisiejszy wieczór? Spokojne, nie wiem, posłuchać delikatnej muzyki, zjeść coś, napić się wody, mleka. Ale mam wrażenie, że będę musiał pomontować podcast. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W najgorszym wypadku przełożę to na jutro albo pojutrze. No ale na pewno nie za dłużej niż... Nie, na pewno nie na dłużej niż za kilka tygodni. A propos punktualności. Dalej pytaj. Który przyjaciel ostatnio napisał ci komentarz na Facebooku? Nie mam pojęcia. Ciężko stwierdzić czasami, kto jest przyjacielem i to jest... Trochę martwiące, bo dużo osób komentuje na Facebooku, ale ciężko stwierdzić, kto jest przyjacielem. Z osób mi bliskich sporo komentuje na Facebooku, nie mam pojęcia, kto był ostatni, bo wczoraj wieczorem sporo osób komentowało noworoczne życzenia jakieś, nie? Więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Chyba nic, bo jeżeli będę coś wiedział, to przestanę coś robić, bo dopóki nie wiem, jaka jest przyszłość, to działam aktywnie, żeby kreować ją na swój pomysł. Ponieważ chcę, żeby była jakaś... Ponieważ chcę, żeby była jakaś, to staram się ją taką wykreować. A jakbym wiedział, jaka będzie, to bym nic nie robił, prawda? Czy masz na sobie perfumy? Jeśli tak, to jakie? Nie będę reklamował marek perfumów na tym podcaście. Prawdopodobnie jakieś resztki mam, ale perfumowałem się wczoraj przed wyjściem, więc to już... Teraz pachnę raczej innymi rzeczami. Czy byłeś w tym roku u lekarza? W tym roku jeszcze nie byłem, ale ten rok jest dopiero od paru godzin, więc pewnie będę. Ale rzadko bywam u lekarza w ogóle. Staram się nie chorować po prostu albo kurować się domowo. Gdzie jest twój najlepszy przyjaciel? W tej chwili koło mnie. Piątka. Piątka. Czy masz opaleniznę? Mam nadzieję, że nie. Nie, zawsze starałem się raczej zachować bladość. Teraz już mniej mi na tym zależy. Miałem taki epizod gotyk rockowy w swoim życiu, ale nie zależy mi na opaleniznie, a w zimie jakoś ciężej ją zdobyć niż latem. Latem się czasem zdarza. Następne pytanie. Czego teraz słuchasz? Teraz słucham mojego przyjaciela Gnoma, który zadaje mi pytania. A jeżeli chodzi o gatunek muzyki, to ostatnio słucham więcej elektroswingu, bo bardzo lubię starą muzykę jazzową. A ponieważ dużo staram się robić wysiłku fizycznego od jakiegoś czasu, to elektroswing jest bardziej taki budujący do działania, pobudzający do działania. Uwaga, jesteśmy już w połowie. Pytanie numer 20. Czy kolekcjonujesz coś? Czy ja coś kolekcjonuję? No można by się upierać, że instrumenty kolekcjonuję, ale to nie jest kolekcja typowa, więc raczej nie. A instrumenty zbieram z powodów praktycznych, a nie dlatego, że są ładne na przykład. Kiedy ostatni raz zostałeś zatrzymany przez policję? Miesiąc temu na dworcu, jak przechodziłem przez tory, bo się spieszyłem na próbę. Tak zaokrąglając, miesiąc temu. Raczej nie daję policji powodu, żeby mnie zatrzymywać, ale po prostu czasami lepiej być gdzieś szybciej, nie? Tylko trzeba rozsądnie uważać na siebie. Czy piłeś kiedyś herbatę przez słomkę? Herbatę przez słomkę piję regularnie, mam taką fajną metalową słomkę połączoną z łyżką. I wszystko piję przez nią, właściwie z jednego kubka. Kiedyś zrobię zdjęcie, wrzucę. Może do tego podcastu się uda. Co napisałeś w ostatnim SMS-ie? Nie czekajcie, zaraz będę, coś takiego. Wczoraj wieczorem, jak szedłem na imprezę.
Czy lubisz ostre przyprawy? Tak, zasadniczo lubię ostre przyprawy, ale lubię jak są w jakimś konkretnym celu, a nie jak się ścigamy, kto zje ostrzejszą papryczkę, tylko jak pasują do całości. Bardzo lubię curry i w ogóle kuchnię indyjską. Kiedy ostatni raz brałeś prysznic? Wczoraj. Czyli w zeszłym roku. I zaraz pewnie też wezmę, jak skończymy nagrywać. Czy jesteś bogaty? Nie, zdecydowanie nie jestem bogaty, drodzy słuchacze. Subskrybujcie, udostępniajcie, lubcie. Będę bogatszy i będę mógł wydać na coś więcej. Jaka jest u ciebie pogoda? No, mam wrażenie, że taka jak u wszystkich, że jest w miarę ciepło jak na przełom grudnia i stycznia, ale jednocześnie na tyle chłodno, że lepiej siedzieć w domu. Deszczowo trochę dzisiaj. O której godzinie budzisz się rano? Normalnie czy dzisiaj? A ja się bardzo różnie budzę, bo nie prowadzę stałego cyklu dobowego jakiegoś, nie ma tak, żebym zasypiał zawsze o tej samej godzinie, budził się zawsze o tej samej, bo czasami gra się koncert i po całym tam graniu, po sprzątaniu, po ogarnięciu wszystkiego wraca się do domu o północy wymęczony i się zasypia. Czasami jeśli jest na imprezie do trzeciej, to się wraca do domu o czwartej, tak jak dzisiaj praktycznie, i się zasypia. A czasami jest tak, że się trzeba obudzić o szóstej i wtedy się zasypia o osiemnastej, bo różne są potrzeby w ciągu dnia. Jeżeli mam przez dłuższy czas totalnie wolne, to raz, że się stresuję, że nic nie robię, denerwuję się bardzo, a dwa, że wtedy zasypiam koło drugiej, trzeciej, no i budzę się koło 12, 11. Jaki film ostatnio widziałeś? Może trochę mniej śpię, ale mniej więcej. Ostatni film, który oglądałem. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Seriali dużo oglądam ostatnio, bo fascynuje mnie krótka forma i trochę się właśnie krótką formą zajmuję. YouTube'a też sporo oglądam, bo też to dokładnie robię. A z pełnometrażowych filmów... Nie pamiętam, nie mam pojęcia. Fantastykę pewnie. Uwaga, zostało już tylko 10. Okay. Jaki masz dzwonek w telefonie? Dzwonek w telefonie mam z powodów rozpoznawczych pewnego dnia. Trochę reklamowo, a trochę dlatego, żebym zawsze wiedział, że to ja mam taki dzwonek, bo myślę, że nikt inny takiego dzwonka nie ma. Ale nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście, drodzy słuchacze, kupili płytę, zgrali sobie piosenkę i ustawili jako dzwonek. Strasznie reklamuję, wiem, ale trochę wydałem wczoraj dodatkowych pieniędzy, które się nie spodziewałem. Czy byłeś kiedyś w innym kraju? Byłem, teraz chyba będzie z 10. Najbardziej na południe była Grecja, najbardziej na północ była Dania, chyba jest bardziej na północ niż Wielka Brytania, bo tam też byłem. Najbardziej na wschód była Ukraina, najbardziej na zachód była Wielka Brytania, czyli Anglia, konkretnie Londyn. No i dużo innych po drodze. Ile masz rodzeństwa? Albo trójkę, albo zero, zależy jak liczyć. Wiem, trochę niejasna odpowiedź, ale bywa różnie, jak się liczy rodzeństwo, czy jest, czy nie. Co wolisz? Laptop czy komputer stacjonarny? Gdybym miał dowolny komputer do wyboru, to pewnie laptop, ale mój komputer stacjonarny pozwala mi obsługiwać oprogramowanie, którego mój netbook nie zawsze ogarnia. Więc raczej komputer stacjonarny. Co planujesz robić dzisiaj? Wykąpać się, zjeść solidne śniadanie chyba, tej porze, nie wiem, obiadu, śniadanie jakieś, najeść się w każdym razie, wyjść na dwór, się przewietrzyć trochę, najlepiej nie zaraz po wykąpaniu się i jeszcze trochę odespać. A pewnie zmontować ten podcast jakoś przy okazji. Wrzucić go wieczorem, żeby na drugiego był. Kiedy ostatni raz płakałeś? W 2017. Żeby nie być zbyt oczywistym, nie? Jakie jest twoje ulubione radio? Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Z przyczyn nepotycznych, powiedzmy. Ale bardzo, bardzo cenię sobie podcasty internetowe właśnie. Nie tylko dlatego, że robię, ale też dlatego, że pozwalają tobie... tobie w sensie, do jakiemuś słuchaczowi znaleźć dokładnie to, czego chcesz słuchać, a nie skazują ciebie na słuchanie ciągu piosenek, z których co trzecia jest ta sama, i prowadzących, którzy są tam tylko dlatego, że chcą zarobić.
co wolałbyś zjeść? Kebaba czy hamburgera? W kebabach mam bardzo duże zaległości. Ja sam jestem ciekaw właściwie, jak kebaby smakują, bo sporo ludzi mi ostatnio... Znaczy, kebab co chwila się pojawia w memach, jakoś w rozmowach, więc w sumie jestem ciekaw, jak taki kebab smakuje, ale kebab mi się zawsze wydawał bardzo masywny i w miarę drogi, a burgery potrafią być malutkie i bardziej na bieżący moment, więc raczej hamburgery. Jaki jest twój kolor oczu? Kasztanowy. Co robiłeś o północy? Prawdopodobnie będzie to na początku dzisiejszego odcinka. Odliczałem do północy, a potem jak wybiła 24, to żeśmy wrócili do rozmów mniej więcej. A zawsze parę minut po północy w nowy rok staram się pomyśleć, co właściwie zrobiłem i co właściwie zamierzam zrobić. Czy masz zwierzęta? Nie. Mam bardzo małą przestrzeń do życia, którą dzielę z moim przyjacielem gnomem tutaj. No ja też cię lubię. Tak wiem. I lubię zwierzęta, tylko ze zwierzętami, podobnie jak z innymi ludźmi, jeżeli się zamierzasz kimś opiekować, to musisz wiedzieć, że jesteś w stanie, a ja wiem, że w stanie nie jestem, przynajmniej na chwilę bieżącą. Za to bardzo chętnie nawiązuję znajomości ze zwierzętami cudzych, innych ludzi. O, tak powiedzmy. No i to było ostatnie pytanie, więcej już nie ma pytań. Wow. No dobra, to co, będziemy chyba kończyć odcinek, bo właściwie te 40 pytań zajęło trochę więcej czasu niż się spodziewałem, ale w sumie 40. Wy, słuchacze, wiecie więcej o mnie. Trzeba będzie te 40 pytań znienacka zadać Piotrowi i Maćkowi, żeby też mogli trochę poopowiadać. I co? No i nic, no chyba będziemy kończyć. Mówili do was dzisiaj Gnom z Bagien i Ronald Adam Evenwood. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Fazy REM. Do usłyszenia. Kochani słuchacze, wszystkiego co dobre w roku 2018, w tym nowym roku. Niech będzie lepsze niż te wszystkie poprzednie. Ogromu inspiracji w nowym 2018 roku dla wszystkich słuchaczy Fazy REM.